Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, kochani, wracamy do Katie Rain. I co my tu mamy dalej zrobić? Mamy trzy kierunki, nie, cztery kierunki, przepraszam. Północ, południe, wschód i zachód. I z tego co pamiętam, musimy w tej chwili ogarnąć trasę termometrem. No właśnie, okradliśmy go bodajże z chatki nad jeziorem. Tylko delikatnie jeszcze mikrofon przybliżę, bo w sumie jest daleko. O, teraz powinien być lepiej. Dobra, podejdźmy tutaj. No, temperatura się nie zmieniła zbytnio. Na wschodzie delikatnie spada. A na południu rośnie. Pytanie, czy na zachodzie również teraz spadnie? Nie, czyli idziemy na wschód. Idziemy na wschód w tej chwili. Tak, ewidentnie spada. Dobra, jesteśmy na wschodzie. Teraz znów mamy trzy kierunki, bo rozumiem, że na zachód już pójść nie możemy. Znaczy, no możemy, ale pewnie wrócimy. Dalej na wschód. Dalej na wschód. Teraz nie wiem, czy to już spadło. Nie, czyżby dalej na wschód? A właśnie. Dalej na wschód. Dobra, tu jest północ. No i chyba dalej na wschód będzie trzeba iść. A jednak teraz na południe. Tak, południe. Daleko jeszcze? Na zachód teraz. Jej koniec? Boże, co to za miejsce? Jej koniec. Ktoś zostawił dla mnie wiadomość. Jej koniec, a, to już było. Łąka kwiatów, ale czy ta wiadomość jest zrobiona właśnie z tych kwiatów? O. To kwiaty sierpowca. Rosną ich tu chyba setki. Mocne. Trochę kręci mi się w głowie. O. Witam. Znowu ty. Znowu ja. Odpowiedz mi na kilka pytań, człowieku w szkarłacie. Wszystko w swoim czasie. Ciemność pochłania twoją przyjaciółkę. W tej właśnie chwili znajduje się o krok od przepaści. Mówisz o Aileen? Tak. Jeśli chcesz ją ocalić, musisz zejść głębiej. Dlaczego? Co tam jest? Udręczenie, odbicie duszy. Nazywamy to uzdrowieniem. Jacy my? Mój rodzaj. Jesteś w stanie udzielić mi prostej odpowiedzi? Czego twój rodzaj właściwie chce? Chcemy tylko, byś przełknęła tę pigułkę, Katie. Byś rozwijała się i była szczęśliwa. Jeśli tylko o to chodzi, to dlaczego ucierpiało tyle osób? Lily? Jimmy? Dziadek? Nie rozumiesz. To, czego się chce i to, do czego jest się zdolnym, to dwie różne rzeczy. Szczęście nie działa tylko w jedną stronę. Nie można go dostać, trzeba na nie zasłużyć. Twój dziadek to rozumiał. Pogodził się z tym. Czekaj. Widziałeś dziadka? O tak, dokładnie tutaj. Udręczona dusza, desperacko szukał jej jakiegoś sensu po stracie najjaśniejszej części swojego życia. Ciebie. Zaczął szukać podziemnych mocy, naczynia zbawienia. Ale dziadkowi się przecież nie udało.
poniósł porażkę. W takim razie, jak ja mogę tego dokonać? Miał w sobie więcej siły ode mnie, więcej odwagi. Tak sądzisz? A być może wiesz o nim mniej niż ci się wydaje. Ale dlaczego ja? Dlaczego to ja muszę to zrobić? Ponieważ bardzo tego potrzebujesz, Kathy. Nawiedzają cię duchy przeszłości, te wszystkie dawno pogrzebane wspomnienia. Podążają za tobą niczym cień, ciągnąc na dno. Odciskają swe piętno na każdej twojej myśli, odruchu i pragnieniu. To dla nas odrażające. To jakiś absurd. Mogłem po prostu stąd odejść, wsiąść na motocykl i odjechać. Zapomnieć o tym miejscu. I nikt ci tego nie zabrania. Eileen. Nie mogę jej tak zostawić. Może to ona przełamie ten krąg. Jak nie my, jak my. Jakie schody. Gdzie my zjeżdżamy? Wygląda w sumie jak, nie wiem, wnętrzności? Jak mózg? Jak połączenia nerwowe? Do króliczej dziury odblokowano osiągnięcie. 29 września, 95 rok. Dzień 5. Co ty się wplątałaś, Kathy? W ogóle wiecie co, ja delikatnie podgłośnię głośność mowy. Chwila, gdzie moje rzeczy? Mam puste kieszenie. O, zaraz. Z jakiegoś powodu moneta nadal tu jest. Czyli moneta jest ważna. Ta moneta musi być ważna. Została mi tylko moneta. Trudno to wyjaśnić, ale z nią czuję się pewniej. Nie wiem, to jakieś nasze życie czy coś? W środku było ukryte pióro. What the fuck? Zduszony okrzyk. Książka. Imię i nazwisko. Data. Catherine Rain, Eileen Summers. Rozumiem, że musimy się tu podpisać. Ale to za chwilę. Brak sygnału. Drzwi są zabezpieczone dwoma grubymi łańcuchami z kłódkami. Wnętrza pokrywają wejście. Nie ma drogi powrotnej. Za oknem poruszają się koła zębate. Może jestem we wnętrzu jakiejś wielkiej, dziwacznej maszyny. Stara winda. Nie widzę sposobu na jej otwarcie. No to czyli nie zostaje nam nic oprócz wpisania się na tą piekielną listę. Oj, nie chciałem tego. Chciałem to. Catherine Rain. Co to? Kopia nas? Nie powinno cię tu być. Kim jesteś? Wyglądasz jak ja. To samo pytanie mogę zadać tobie, oszustko. Podoba ci się to, co zrobiłyśmy mamie? Nie masz czasem ochoty po prostu jej zabić? Ja mam. Mama jest tutaj. Jesteś zupełnie pokręcona, wiesz? O czym ty mówisz do diabła? Jesteś zupełnie pokręcona, wiesz? Wyganiał kocioł garnkowi. Chętnie bym jeszcze sobie z tobą pogadała, sobowtórze, ale mam ważniejsze rzeczy na głowie. Ta. What the fuck? Dobra, wchodzimy do windy. Pierwsze, drugie czy trzecie? Pierwsze.
A, pierwszy jest tu. No to poziom drugi. Idziemy po kolei. Oho. Czy to jest Black Hat's Bar? Tak mi się wydaje. Masa trupów. Kanapa, drzwi, szafa grająca. A, tu coś było? Nie. Czaszka. To coś wygląda jakby żyło. Pnącza. Rośnie tutaj skupisko pnączy. Można by ich użyć jako liny, ale nie jestem pewna. Kanapa. Nie chcę nawet myśleć o tym, co tam się stało. Kolejne zgrzytające zębatki. Jest w nich coś, co mnie niepokoi. Zostaje jeszcze szafa grająca. Szafa grająca. Wygląda na zepsutą. Nic się nie świeci. Są drzwi jeszcze. Są jeszcze drzwi. Coś walnęło. Tu coś walnęło. To jest ważne. O Boże! Mamo? Jesteś tutaj? Mamo, słyszysz mnie? Nie martw się. Jakoś cię stąd uwolnię. Zakrwawiona ściana. Na ścianie jest krew. Nie dam rady. Będę potrzebować czegoś ostrego, by to otworzyć. Nie wiem, długopis? Za ścianą był ukryty skalpel. O wielku mowa. Co się stanie? Już dobrze, mamo. Wszystko w porządku? Nie! O kurde. Użyj skalpela mamy. Nie miałam wyboru. Musiałam cię zamknąć. Mamo, nie, co ja zrobiłam? Nie miałaś wyboru, Katie. Nie miałam wyboru. Musiałam cię zamknąć. Robiłaś sobie krzywdę. Zaczęłaś krzywdzić mnie. Wybaczam ci. Boże, zabierz mnie stąd. Trup. Nawet nie chcę na to patrzeć. Lodówka? O, w środku jest jakiś dziwny skarabeusz. Na drzwiach też coś jest. Płytki skrabu. Ten i hop. Raj. Ak i teren. Rani. Serum i M. Selen. Magnesyna lodówkę w kształcie płytek do skrabu. Tylko punkty się nie zgadzają. Pamiętam, bo grałyśmy w to ostatnio z I. Ten i hop raj. Hak i teren rani. Serum i M. Selen. To mnie zaraz jakiegoś demona nie przyzwał. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. Na razie z tym chyba zrobić nic nie możemy. O, coś nowego. Pocztówka. Co to jest? Cześć malutka. Cieszę się pełnią życie w Meksyku. Mam teraz nową rodzinę i już o tobie zapomniałem. Nie żałuję, że cię zostawiłem, bo twoja matka jest dziwką, a ja i tak nigdy cię nie kochałem. Pozdrawiam. Tata. Catherine Rain. LA Krasowe. Las Conwell. Zabiłaś mamę. To nie była mama. To był jakiś potwór. Dla ciebie wszyscy jesteśmy potworami, prawda? Zabij ją, tato. Nie, to nie może.
Kto jest twoim tatuśkiem, suko? What the fuck? Nie zbliżaj się. Zamknięte. Katie. O. W końcu. Ale jebnął. Byłam na ciebie wściekła, odkąd sięgam pamięcią. Nie umiem ująć w słowa, jak bardzo cię znienawidziłam. Nigdy ci nie wybaczę, tato. Ależ dość złości. Nie pozwolę, byś nadal wpływał na moje życie. Witaj, córko. Powinienem był to zrobić już dawno temu. Jest tyle rzeczy, które chciałbym ci powiedzieć. Masz dwóch braci i siostrę. Cały czas pytają o swoją starszą siostrę z Ameryki. Zostawiając cię, popełniłem największy błąd w moim życiu. Proszę, wybacz mi, tata. Zobaczmy, czy jest ta fałszywa Katie. Dokąd poszło to coś? Czyli już tego nie ma tutaj. Skarabeusz nam został. Czerwony skarabeusz, którego znalazłam w lodówce. Po potrząśnięciu słychać, że coś jest w środku. Ma twardą skorupę. Żeby go otworzyć, potrzebuje czegoś ciężkiego. Lecimy na piętro trzecie. Wydaje mi się, że my się już naprawdę powoli zbliżamy do końca. Max jeden odcinek, chociaż wątpię. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni. Coś tu jest. Trumna, zębatki jak zwykle. To nie jest strych? Kolejne zgrzytające zębatki. Dobra, to już czytaliśmy. Zakłócenia. Chyba nic w tym miejscu nie jest dostrojone. Zerwane ogniwo. Łańcuch wygląda na zerwany. Torba. Korba jest chyba połączona z mechanizmem podnoszącym klatkę. Nie da rady. Łańcuch jest zerwany. Najpierw trzeba to naprawić. Tylko jak? We wnętrzu klatki umieszczono małą trumnę. Nic tu więcej nie ma. Dobra, lecimy na numer jeden. Zobaczymy, czy przypadkiem coś się nie zmieniło. Chyba nie. Mamy tu dwie kłódki. Jedna jest zamknięta na klucz, druga ma zamek. Kot to Mara. Mara. Ups. Nie da się kliknąć? Nie. Chyba podejrzewam, co możemy tutaj zrobić. Pamiętacie te skrable? Mara. Tam coś było o Marze chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, że było coś z napisem Mara. Wydaje mi się, że te punkty, o których wspomniała Katie, że się nie zgadzają, mogą być właśnie wskazówką. A nie, to nie było. Czekajcie, M się zgadza, tak? M3... 3-3-3-3-1... 3-1-5... 3-1-5-1... 3-1-5-1. Żebym nie zapomniał. 3-1-5-1. Bo ja mogę zapomnieć. 3-1-5-1. 3-1-5-1. Kurde, zapomnę. Zapomnę. 3-1-5-1. Pamiętaj, Shiro, pamiętaj.
Pamiętaj, panie Shiro. 3-1-5-1. A kurde. Pomysłowe. Została jedna kłódka, ale potrzebny jest klucz. Tylko co my teraz możemy z tym kluczem zrobić? Może ten skarabeusz? Nie? No bo nie widzę tutaj żadnego miejsca, w którym moglibyśmy tego skarabeusza rozbić. To mnie trochę martwi. Nie ma, to się tu nie przyda, tak? Już się wpisałem. Jeszcze raz na górę. Więc jeszcze raczej jeden odcinek z tego będzie. Pewnie jakiś krótki, ale coś tam będzie. Bo tu nic nie widzę, co mogłoby być chyba dziura. No proszę, dziura wiodąca donikąd. Chyba, że... Nie, moneta się tu nie przyda. Skąd ty możesz o tym wiedzieć? No to naprawdę, nie wiem, co tu może być. A czekajcie, skarabeusz? No, też nie. Też nie. Nie, co tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie skrable. Nic więcej nie ma. Zwłoki zniknęły. Czy mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem, czy to się sprawdzi. Jest taki jeden pomysł, ale nie wiem, czy to w ogóle nawet było. Bo teraz sobie pomyślałem o tym zerwanym łańcuchu. O, i chyba jest. Mamy zerwany łańcuch. Tu jest zamek i łańcuch. Kłódka może się do czegoś przydać. No właśnie. Nie sądzę, by sam łańcuch przydał mi się teraz do czegokolwiek. I właśnie to może być tym elementem, który nam się tutaj przyda. Bo w tej chwili będziemy mogli połączyć ten łańcuch tutaj. Tylko pytanie, co będzie w tej trumnie? Co będzie w tej cholernej trumnie? O właśnie. Powinno zadziałać. Korba. Jak to na ciebie, Katie, spadnie? Cholera. Zamknięta na dobre. Wgłębienie. Wgłębienie w podłodze odprętów od klatki. I mam kolejny pomysł. Przecież mamy skarabeusza. No właśnie. I opuśćmy korbę. Klucz. Pytanie, czy klucz do trumny, czy klucz na dół. W wnętrzu skarabeusza ukryty był klucz. Nie, nie mogę tego otworzyć. Czyli to było na dół. Czyli trumnę zapewne dopiero tworzymy w ostatniej kolejności. Dobra, otwieramy cię. Już tego nie możesz wziąć, czy możesz? Możesz. Okej, tylko co zrobić z łańcuchem? Sorki, ale musiałem... Musiałem odchrząknąć. A co, nie chcą się otworzyć? Niech to, zamknięte. Nie widać zamka, muszą być zaryglowane od wewnątrz. No to teraz postrzępiony łańcuch i drzwi. Nie sądzę, by należało to robić. Może gdybym miała coś do przyczepienia na końcu. Czekajcie. Nie, to nie pomoże? Ej, to nie rozumiem. Zmierny rozrost. Najpierw powinnam przepić do czegoś ten łańcuch, ale do czego?
No jedynie co, to mi się drzwi przypominają. Jeśli nie tak daleko. Może warto wymyślić, do czego przymocować drugi koniec, zanim spróbuję dosięgnąć, pociągnąć za łańcuch. Nie rozumiem. No jedyne co mi się przypomina to drzwi. No i się nie tak daleko. Ej, no bez sensu. Naprawdę bez sensu. Nie rozumiem, co Katie ma na myśli. No kurwa, naprawdę? Serio? Gro. To było tak głupie. No Katie, naprawdę? To było głupie w cholerę. No dobra, powinno się udać. No szkoda tylko, że zagadka się nie udała. To było tak tępe. Serio, nie podobała mi się ta zagadka. Była po prostu głupia. Na logikę, skoro już przymocowałem do windy, no to wiadomo, że chcemy wyważyć drzwi. A to po prostu... Aj, w kulki sobie leciało. Zębatki zakłócenia, telewizor, który jest włączony. Jest szczelina na monetę. Nie, nie wierzę. Dziadek? Dobrze cię widzieć, Katie. Pierwszy raz widzimy dziadka. Odkryłaś naszą wspólną prawdę. Dobra robota. To naprawdę ty? Cały czas tu byłeś? Z mojego punktu widzenia nie trwało to tak długo. Tęskniłam za tobą, dziadku. Tak wiele razy chciałam przyjechać. Wiem o tym. Bacznie cię obserwowałem. Dowiedziałem się o tym, że próbowałeś mnie zabrać od mamy i w ogóle. Chciałem cię chronić. Zapewnić ci to, co najlepsze. Mogę cię stąd jakoś wydostać? Nie bardzo rozumiem, jak to wszystko działa. Obawiam się, że to niemożliwe. Po mojej śmierci wiedziałem, że w końcu jestem wolny. Czułem, jak stąd odchodzę, ale... Wtedy zobaczyłem cię na tamtym ekranie. Podjąłem decyzję, że zostanę tu, aż w końcu się spotkamy. Po raz ostatni. Co to za okropne miejsce, dziadku? Czuję się, jakbym śniła, ale nie śnię. Nie wiem już nawet, co jest prawdziwe. Mogę tylko podzielić się swoimi bezsensownymi teoriami, które wahają się od boskiej kary po bezcelowe siły natury. Nieważne, co to jest, czy skąd się bierze, ale co robi. Bierze każdy nasz lęk, każde źródło winy i obraca je przeciwko nam. Przepraszam. Gdy tu przybyłem, kierowała mną pycha i arogancja. Myślałem, że tylko ja mogę to pokonać. Myślałem, że mogę to jakoś zabić, tak jak tych wszystkich mężczyzn podczas wojny. Myliłem się. Więc to bezcelowe? Nie możemy tego zatrzymać? Myślę, że jest pewien sposób. Czerwone kwiaty, Katie. Zrozumiałem, że to one łączą tę Ukrainę ze światem realnym. Gdy uda ci się stąd uciec, musisz je zniszczyć. Spali je wszystkie. Jeśli mam rację, to miejsce zostanie rozerwane na strzępy. Co się wtedy stanie z tobą? Nie martw się o mnie. Trafię tam, gdzie trafiają martwi. Są gorsze rzeczy niż śmierć, dziecko. Uwierz mi. Ale przecież dopiero cię odzyskałam. Nie możesz odejść. Nie potrzebujesz mnie, Katie. Nigdy nie potrzebowałaś. Jesteś silniejsza niż myślisz. Jestem dumny z tego, kim się stałaś. To nie fair. Wszystko jest do dupy.
Wiem, kochanie, wiem. Nie mamy już dużo czasu. Pamiętaj, co mówiłem i bądź silna. Ja... Dziadku! Robi wydech. Dasz radę, Katy. Już mamy 30 minut nagrania. Ojej. Nie, moi drodzy. No dalej to będę kontynuował. Nie wiem, ile zostało. Możliwe, że pół odcinka. Możliwe, że jeszcze jeden cały. No nie wiem. Zobaczymy.